To koło jest całością. W poprzednich filmach widzieliście już kilka różnych sytuacji. Na przykład można podzielić to koło na dwie równe części, zacieniować jedną z nich, zacienimy jedną z nich i zacieniowana część to jest jedna druga całego koła. Można zacieniować obie części i wtedy mamy dwie drugie. Dwie drugie, dwie części z początkowych dwóch. A dwie drugie to jest jeden, jedna całość. Jeden, czyli całość. Ale nie musimy przecież dzielić tego koła na dwie części. Może chcemy na trzy. Spróbujmy tak zrobić. Dzielimy to koło drugie na trzy części. Wychodzi nam, zobaczcie, znaczek Mercedesa. Pamiętajcie, że chcemy mieć trzy równe części. W porządku, jeśli teraz zacieniuję te trzy części, to znaczy, że co? To znaczy, że wezmę trzy części z trzech. Czyli teraz biorę trzy części z początkowych trzech. A trzy trzecie to jest ponownie jeden. Ponownie całość. Ok. Co teraz, jeśli zrobimy coś prostszego? Jak myślicie, da się? Podzielmy to koło na jedną część. Ale zobaczcie, mamy już jedną część. Weźmy tą część jedną, zacieniujemy, czyli teraz wzięłam jedną część z początkowej jednej, czyli wzięłam jedną pierwszą, a to również jest jeden, jedna całość. Mam nadzieję, że widzisz tu już pewną zależność. Dwie drugie, trzy trzecie, jedna pierwsza, te wszystkie ułamki przedstawiają jeden. To samo zobaczyłbyś, jeśli narysujemy oś liczbową. Spróbujmy. Narysujemy oś. Tu mamy 0. Tu zaznaczymy 1. Zacznijmy od końca. Jedna pierwsza. Jedna część. Przechodzimy przez jedną część i lądujemy w jedynce. Czyli tu mamy jedną pierwszą. Teraz dwie drugie. Dwie drugie. Musimy podzielić ten odcinek na dwa. Mamy dwie równe części i teraz przechodzimy dwie części z dwóch i ponownie lądujemy na jedynce. Tu też jest dwie drugie. I tak samo z trzy trzecie. Musimy mieć teraz trzy części. Nie będę już rysować, gdzieś tutaj będzie jedna trzecia, dwie trzecie, trzy trzecie, czyli lądujemy w tym miejscu i tutaj również mamy ułamek trzy trzecie. Proste, prawda?